Cześć, Wiktoria Katus. Zapraszam na najnowszy odcinek programu Studencki Kwadrans. Na początek tradycyjnie newsy z uczelni. Dni Inżyniera to prawdziwa gratka dla studentów i uczniów szkół średnich. W programie wydarzenia znalazły się wykłady, jak i ćwiczenia oraz warsztaty. Wszystko przygotowane tak, by uczestnicy jak najlepiej poznali tajniki pracy inżyniera. Firmy dzięki tym spotkaniom mogły zainteresować młodych ludzi swoją ofertą, a nawet pozyskać nowych pracowników. Jest to takie spotkanie trzech stron. Z jednej strony mamy dzisiaj właśnie wykłady otwarte dla naszych studentów, z drugiej strony zapraszamy do nas przedsiębiorców pokazujących swoją ofertę, ale również możliwości rynkowe, a równolegle będziemy robić warsztaty dla uczniów szkół średnich, którzy naprawdę chętnie z tej możliwości korzystają. Mam wrażenie, że tutaj poznamy firmy lepiej. Mają więcej czasu do powiedzenia coś o sobie, mówią już bardzo konkretnie, co robią i same wychodzą z inicjatywą, co na pewno jest na plus dla osób, które potencjalnie są ich przyszłymi pracownikami, ponieważ też firmy się starają, pokazują, że są zaangażowani, więc to łatwiej jest nam po prostu później pójść do takich firm. W tegorocznych Dniach Inżyniera wzięło udział 5 firm, 12 szkół średnich oraz studenci zarządzania i inżynierii produkcji. Znamy już szczegóły tegorocznych piastonaliów na Politechnice Opolskiej. Na studentów czekają dwa dni koncertowe. Na błoniach Politechniki w dzień hip-hopowy 21 maja zagrają tacy artyści jak Kubańczyk, Trips i Żabson. A następnego dnia rockowe brzmienie zaprezentują m.in. bracia Figo Fagot oraz gwiazda wieczoru zespół Ira. Oprócz tego na studentów czeka wiele innych atrakcji, takich jak rajd motocyklowy z rektorem i zawody sportowe. Piastonalia na Politechnice Opolskiej rozpoczną się 17 maja. Wydział Budownictwa i Architektury łączy technikę i sztukę. Ponad 400 studentów kształci się w tym miejscu pod okiem specjalistów w zakresie m.in. konstrukcji, urbanistyki i inżynierii. Ciekawi, co skrywa ten budynek? Na początku nasz wydział nazywał się Wydziałem Ogólnotechnicznym. Nazwę Wydziału Budownictwa przyjął w latach 90., gdy już nasza uczelnia stała się Politechniką Opolską. Od strony dydaktycznej nie ustępujemy bazą laboratoryjną tym wielkim uczelniom. Jak projektować? Aktualnie mamy dwa kierunki, czyli inżynieria lądowa i architektura i urbanistyka. Ogólnie około 400 do 450 osób w tej chwili, można powiedzieć, studiuje u nas na różnych formach kształcenia. Może 20% zajęć z budownictwa studenci architektury otrzymują, z takiego typowego budownictwa, 20 do 30%. Natomiast bardzo dużo zajęć jest ze sztuki. Studenci architektury dokonują swego rodzaju integracji swoich pomysłów w większych zespołach, takich wykraczających poza grupy wokół danego roku. Jest to ta specyfika związana z takim kierunkiem, w którym dominują jednak wartości dotyczące estetyki. Ja prowadzę z nimi mechanikę i staram się im przypominać, że jednak grawitacja jest wspólna zarówno na inżynierii lądowej, jak i na architekturze i wiemy, że budowle, które projektują architekci wspólnie często z inżynierami budownictwa, muszą spełniać kryteria zarówno estetyczne, jak i kryteria dotyczące celu, funkcji. Tutaj choćby się pokazują obciążenia od worków śnieżnych, o których do końca się nie mówi, a one są o tyle ważne, że tutaj mimo wszystko worki śnieżne będą oczywiście występować. Worki śnieżne, czyli te wszystkie zaspy, są ujęte jako obciążenie dodatkowe. Ja bym powiedział tak, specyfika inżynierii lądowej jest taka, że jesteśmy chyba z wszystkich kierunków politechnicznych najbliżej człowieka, tak? Najbliżej jego tych takich bezpośrednich potrzeb. Kierujemy na system pomiarowy, to obciążenie będzie 60 kN w końcowym
okresie obciążania. Inżynieria lądowa jest zbudowana przede wszystkim na mechanice budowli, ponieważ safety first, czyli bezpieczeństwo najpierw, więc my przede wszystkim, to jest takie trudne przedmioty dotyczące wytrzymałości materiału, wiemy doskonale, że budowle powinny być po pierwsze bezpieczne, po drugie zapewnić schronienie ludziom, a po trzecie być estetycznie ładne, co często powoduje pewne kontrowersje z naszymi kolegami z architektury. Oprócz tego mamy takie bardzo praktyczne, jak konstrukcje żelbetowe, które jak wiemy są podstawą, konstrukcje metalowe. Jak tu mamy to zasypane, tutaj gdzieś jest 55 cm. I teraz tutaj zadać jakąś siłę, nie? Znajdujemy się w hali laboratoryjnej Wydziału Budownictwa i Architektury. Za mną zlokalizowane jest stanowisko badawcze mostu, czy też przepustu gruntowo-stalowego. Należy podkreślić tutaj fakt, że jest to jedyne tego typu stanowisko badawcze w skali rzeczywistej. A teraz jak się coś ugina, przemieszczenia, czyli macie te czujniki, co nie jest spotykane, ponieważ jak wiadomo badania w skali rzeczywistej są problematyczne i bardzo kosztowne. Są to badania realizowane częściowo, już zrealizowane w ramach grantu Miniatura z NCN dotyczące wpływu obciążeń zewnętrznych na most, przepust gruntowo-stalowy w wyniku zadanego obciążenia. Obiekty te charakteryzują się tym, że potrzebny jest wymagany naziom, zatem ilość gruntu zasypki nad stalową powłoką. Ogólnie studenci w ramach kierunku budownictwo mają zajęcia tutaj. Każdy student ma taką możliwość, żeby miał styk z rzeczywistością, tak żeby miał świadomość, że rozciąganie czy ściskanie nie jest to tylko wymysł wykładowcy czy też książki, tylko tak się po prostu dzieje i ma to wpływ na życie każdego człowieka. To tutaj są w tej części. I oddaję głos panu doktorowi. Muszę przyznać, że na samym początku ja zauważyłam, że w siatce zajęć, jakie mamy, są właśnie wprowadzone takie typowo inżynierskie przedmioty, zajęcia typu metrologia, mechanika, termodynamika. Troszkę się przeraziłam, jednak okazuje się, że to, no wiadomo, jest potrzebne dla nas. Nie chcę powiedzieć, że to jest na mniejszym stopniu trudności. Nie chcę, żeby zabrzmiało to za łatwo, ale no jednak musimy mieć jakieś pojęcie o tym, więc no trzeba się tego uczyć, trzeba to, że tak powiem, zdać. Nie potrafię zbytnio szkicować, nie lubię zbytnio szkicować. Od małego lubiłam coś kleić, tworzyć, tylko wtedy ograniczały mnie materiały. Wtedy bardziej właśnie szedł w ruch karton, kartki. A na Politechnice, zważywszy na to, że jest więcej możliwości materiałów, możliwość pracy w drewnie, właśnie w ceramice, właśnie w tych materiałach takich typu glina, to tutaj tak troszkę się bardziej otworzyłam i polubiłam ten materiał. Miseczki, drobne jakieś talerzyki, ręcznie lepione kubki, jakieś figurki. Dla mnie małe dzieło sztuki, zwłaszcza jak pokazuję jej rodzinie i mówię takie, patrzcie, zrobiłam to sama, tymi rękami. I no to jest coś takiego, co normalnie w domu nie miałabym możliwości zrobić, tak? No bo to trzeba mieć sprzęt, właśnie piec, trzeba mieć materiały. Można w rękawiczkach to robić, ale jednak w rękawiczkach tak ciężko jest wyczuć też tą masę moim zdaniem. Aż tak brudzące to tam nie jest. Może szkliwa jednak faktycznie, albo jak później się szlifuje te wyroby już po pierwszym wypale, żeby tam jakieś nie... drobne rzeczy, które tam nie wyszły, jakieś niedociągnięcia poprawić, a tak to aż tak się nie ubrudzi tym. Na pewno do tego trzeba być kreatywnym. Potrzeba w jakiś sposób potrafić sobie to zwizualizować. Może niekoniecznie już tak jeden do jednego, bo u mnie najczęściej zaczyna się to od konkretnego pomysłu. Na przykład pomyślę sobie, że chcę zrobić kubek i robię ten kubek. I podczas robienia wpadam na pomysł, że o, widziałam gdzieś w internecie, że są kubki, w których w środku są takie jakieś małe figurki i że jak się pije właśnie kawę, to wyłania się taka żabka czy kaczuszka. I o, chcę coś podobnego zrobić, ale zrobię to na przykład z psem. I w tym wypadku wzięłam mojego psa jako modela i po prostu zrobiłam figurkę i właśnie taki kubek wyszedł. Nie piję z niego, bo troszkę się boję, że go zniszczę,
ale jest. I wydaje mi się, że wyobraźnia nas ogranicza i to, czy jesteśmy pewni tego, czy damy radę temu podołać. Piastonalia to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu studenta. W te dni na błoniach Politechniki Opolskiej można usłyszeć artystów znanych w całym kraju. A kogo Wy chcielibyście zobaczyć na piastonaliowej scenie? O to zapytałam Was w dzisiejszej sądzie. Coś Okiego na pewno? Ja Sobla. Dlaczego właśnie takich artystów? No, słucham go od jakichś 2 lat i znam wszystkie jego piosenki, więc bym sobie pośpiewał i potańczył może. Kas Bałagany. Dlaczego taki wybór? Ponieważ to jest mój ulubiony raper. Okej, okay, czyli znowu więcej artystów hip-hopowych, tak? Tak, tak, oczywiście. Okej, okay, kolega kogo by wybrał? No to też Kasiora chyba. Kolega mi tutaj pokazuje piosenki od niego i rzeczywiście siada. Fajna nutka. Moim takim osobistym akurat faworytem jest Sobel oraz Oki. Myślę, że to były takie dwie największe osoby, które chciałem zobaczyć. Rok temu Słoń i Sariusz zrobili robotę tutaj na Politechnice, to mi się mega podobało. Fajną inicjatywą Politechnika wyszła rok temu właśnie, że jakieś takie początkujące zespoły były przed tymi głównymi jakby atrakcjami. No i więcej takich młodych jakby artystów, żeby no, dać im jakąś szansę się wykazać i przyzwyczajać się jakby do występu, bo może to się przełoży kiedyś na jakieś lepsze rezultaty. Chciałbym Żabsona i myślę, że to byłby taki dobry wybór, ponieważ jest taki no, na topie teraz jest w sumie. Chyba ponownie Łydka Grubasa. O tak. Bo fajne pogo było. Ale to już chyba jakby był jakiś większy festiwal, żeby zrobić 2 sceny. Na przykład coś takiego, ale to już by musiało być dużo większe wydarzenie. Ale tak mi się wydaje, że tak jak jest, było fajnie. Może jakaś muzyka elektroniczna, coś takiego. Tacy bardziej DJ-e. Tak, tak, DJ. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!